obrażanie pani Kopacz, co robi teraz pan Kurski, to jest właśnie hańba. Co robi od początku, od pierwszego dnia, Lichocka i wielu innych, gdzie te wszystkie pisowskie śmiecie, które piszą. No widzę, dobrze. Strasznie oburzył się PiS na to oczywiście, który zapomniał, jakich używa słów pan Hoffman, pani Pawłowicz, pan Brudziński i nagle stwierdził, że to już jest kwalifikacja, żeby tego człowieka ze wszelkich stanowisk wyrzucić. Nie wiem, ja normalnie bym powiedziała, znaczy przede wszystkim powiedzieć można wszystko. Oczywiście można nazwać ludzi śmieciami, pytanie o konsekwencje, o odbiór, o jakąś infamię, którą możesz zostać obłożony i tak dalej. No ale z drugiej strony jakoś mnie to nie oburza, bo dokładnie jest tak, jak powiedziałeś. Jeżeli mam mówienie o krwi na rękach i zdradzie, i o zdrajcach Polski, którzy powinni paść na kolanach po śmierci Lecha Kaczyńskiego, a z drugiej strony widzę gościa, który odpowiada dokładnie na to pisowskie śmieci, czy śmiecie, no to myślę sobie, okej, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. No nie jest to piękne i nie jest to chwalebne, ale też nie może być tak, że jeżeli wychodzisz i wyzywasz ludzi od najgorszych, obrażasz ich, podejrzewasz ich o morderstwa, o zbrodnie, odsądzasz ich od czci i wiary, to uważasz, że ta druga strona przyjmie to w milczeniu. No musisz się spodziewać, że ktoś ci się odwinie. Po prostu taka jest natura ludzka. Pewnie nie najbardziej elegancka, ale takie życie. Czy mnie cały czas zastanawia, że ta część sceny politycznej jakby jest za każdym razem oburzona i zdziwiona, że ktoś im odpowiada z mniejszą albo z taką samą siłą emocjonalną? Bo powinieneś się zamknąć i pozwolić się obrażać i nic nie mówić.